Halo, halo, kolejny odcinek, witam bardzo serdecznie. Właśnie wyskoczył mi kurwa komunikat, że kurwa coś jest przeciążone. Znając ustawienia OBS-a u mnie, to pewnie wszystko kurwa jest przeciążone, bo jest chyba bardziej się ustawić kurwa nie dało. A pewnie zużycia prockę jest 1000%. Witam, mogę wyglądać jak jakiś kurwa nie wiem co, gigolo z tym żelem na mordzie, ale ja stwierdziłem, że ej, tu jest dziecko, leży kurwa. A nie, to nie jest dziecko. To jest dobre miejsce, najwyżej mu napierdolimy, a poza tym można mu pomóc. The old man, as she said, the child's keeper. Was its keeper? Huh? This is honorable work, yes, but to do good, it's best to be alone. No, every second here we risk everything. To nieźle. A wiecie dlaczego tak dziwnie wygląda? She's down there. That's what I'm saying, this is Buzzard Land. No nie, z nią szakale, nie. Ej, on oddycha przecież. Ej, chucha mu z ryja, widzieliście? Patrzcie, chucha mu z ryja. Tu. Patrzcie. Chucha mu z ryja. Nie wiem, czy to widzicie, ale chucha. Ej, a jakby go tak przejechać? Podobno nie żył, więc chciałem się upewnić. Dobra. O, ale mam te. No nie, znowu szakale, nienawidzę szakali. Później kurwa, nie wiem, kto widział, ten widział odcinek. Nienawidzę takich gier. Jak mi zapłacą, to zagram. Jakiś horror. I to by było dobre. Nie, znaczy nie, bo w sensie nienawidzę, ja bym się... Nie, w życiu, nie, w sumie nawet za pieniądze by nie zagrał. Obsrane by poszło, ja bym kurwa grał przez minutę i ciągle escape tylko. Nie lubię. Jeszcze film? Okej, okay. Ale gra? 10 cm przy monitorze? Nie ma chuja. Tak, pamiętam. Nikt się nie... A weźmy to, wysadźmy. No nie, my tu byliśmy już coś kurwa... Już, typowy ja. Ktoś otworzył? No nie przypominam sobie, żebyśmy na takiej piździe tam wjechali, ale no może coś się pozmieniało, Maxiu, w tą sekundkę, kiedy była taki czarny ekran. A ten ma ale śmieszne włosy. Tak, to w sumie dlaczego? Ja może ze światło świecę, co? Tak, opętkami to już było w poprzednim tym. W jednych tuneli, no nie. Ej, jak ja mam tam? Ja mam autkiem jechać, ty? Chyba autkiem. Ej, nie, nie mogę jechać autkiem. A nie mogę, dobra. Słuchajcie, nie będziecie mnie widzieć chyba. Maxik. Ja muszę sobie kupić jakiegoś kurwa taką lekką lampkę, żeby tak troszeczkę dawało, ale żeby się przyjemnie grało, bo tak z oświeconym... Dlaczego znowu jesteśmy w tych jebanych tunelach? Jak ja nienawidzę tych tuneli. No ta, jeszcze z buta mam lecieć. Sejdź szybem w windy. Ta, jeszcze idziesz sam, no zajebiście. Świetnie, super Maxik, no... Zapowiada się dzisiaj fantastyczny odcinek. Super. Będzie. Na pewno. Zero bania się i strachu. Teraz w pierwszym było tak. W pierwszym nas tylko tak ostrzegli. W drugim przyjebali już troszeczkę, że się wystraszyłem. To teraz przypierdolą jeszcze 3 razy mocniej. Ja to kurwa wiem. Ja nawet nie przypuszczam. Ja to kurwa wiem. Jest noc, przypominam. Jest chujowa muzyczka, w której słyszę, jakby goniła mnie jebana kurwa horda zombie. Będę krzyczał, no chuj, dobra, będę krzyczał najwyżej. Ej, dlaczego oni dali taką muzykę do tej gry?
Dobra, po pierwsze, co, to generalnie się nie bać, tak? Mówić cały kurwa czas, to przecież najważniejsze jest, mówić cały czas. Wiecie co? No to nieźle, Maxik, odpierdoliłeś ty. Żyje, żyje. Zajebiście, no to jesteśmy sami pośród szakali i tak dalej. Kurwa, fantastycznie. Dobra, jak tam dygnąć do góry? Jakieś przejście pewnie jest. To jest żłom i kule. Boże, dlaczego? Pierdolę, ja gram generalnie na podglądzie, mam wyjebane w to. Nie będę grał na 24 calach, mam wyjebane. Dobra, pizdę zamknij. Ta matka tak robi, jak do niej przychodzę, tak. O dobra, tu są szakale. Łe, to takie, to jak bez wątku tego. Nie, oni na 100% uśpili naszą czujność. Poza tym, czemu my nie weźmiemy na przykład takiej maski szakalowi? W sensie... Nie, Maxik. Ale jak to nawet kurwa broń się psuje co trzy uderzenia, to... Dobra, chyba sobie umarłeś. Ty... Ja bym tak z ciekawości... Tu jest? Chyba ja lubię w Explore dawać, ale obawiam się, że tu Explore to kurwa nie jest najlepszy pomysł na świecie. Dobra, stąd przyszedłem. Dobra, jest... Jest bane. Jest klimatycznie. To przynajmniej nie jest strasznie, jest właśnie fajnie, jest klimatycznie. O, co jest? A, myślałem, że on jest pobity, dobra. To dziecko wyglądało jak... Nie wiem. Tak powiem, średnio zrobione te modele tych dzieci. Nowe kopiątko tam? Musimy, dobra. Czyli musimy wyważyć te drzwi, okej. Okay. Buta, z buta, z buta, z buta, z buta, z buta, wyjeżdżam. Tych trzech. Tam, tam, dobra. Gdyż, że gra jest zaprogramowana jak zwykle tak, że znajdziemy je na ostatnim miejscu. No ale... Znaczy, jestem przyzwyczajony do takich gier, co właśnie tak były zrobione. Dobra, czyli co, my mamy tu schodzić, tak? O kurwa, gdzieś to było kurwa. Nie, weź mu przyjeb karniak nożem, ty Maxik. Daj mu karniak nożem, ty. Kurwa, widzę, masz ruchy jak ja kurwa. Czyli takie no średnie bym powiedział, zdecydowanie. Dobra, te szakale to są batony teraz. To są naprawdę batony. 400, no to chyba Maxik tutaj nowy finisher. WWE World Heavyweight Championship. Blokowanie broni, rozbrojenie, które po idealnym bloku odbiera napastnikowi broń. Brzmi legitnie. Mogę coś jeszcze? Pewnie nie. Nie, nie mogę. Trzy sztuki złomu, no to super. Aha, czyli oni puszczają te kopiątka i oni sobie ten... Ma. A ty mordo, ty tam nie wy... No, oby trochę, nie? Ta muzyka mi wkurwia, ale... Odpuszczę. No chcieli troszeczkę pograć na emocjach. Już troszeczkę uśpiłem swoją czujność, to trzeba przyznać, że jak mi teraz coś wyjebie, to się podwójnie obsrem. Amunicję mamy pełną, to nie wiem, może kurwa
Możemy iść na kucaka? No nie wiem, jak tam twoja... Ej, zabroń... Ej, nie taki był plan, ty. Dobra, ciebie już tak zabiję, bo szkoda mi naboje. Weźmy sobie, kurwa, siekierkę. I żłom, bo to wiadomo. I nie będzie, oczywiście. Pewnie, że nie. To on, czy to nie on? To on jest, ta? To on jest, dobra, to jest. Nie, chuj jest on. Ty, ale... A, ona, kurwa. Kurwa, to są dźwięki z jakiegoś, kurwa, zombiaków ten, nie? Trochę takie, kurwa... Ciekawe, może jest jakiś easter egg z zombiakiem? Ej, to by było spoko, nie? Easter egg, że na przykład idziesz i spotykasz zombiaka. Że ten dźwięki to nie były szakale, tylko to były zombiaki. Czy coś w ogóle, nie? Czy jakiś tam choroba, która też właśnie takie rzeczy robiła. To by było... Zbadaj źródło hałasu. Zapowiada się fantastycznie. Zapowiada się fan... Wcale to nie jest tak, że ja gram na podglądzie. Nie, nie, o nie, 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 co ty było? To będzie to dziecko. Tak klasyczny motyw. Oczywiście zawsze tak jest. A, to jest dziewczynka. Okej. Okay. Fajna jest muzyczka. No. Żyje, żyje. Aż mi ciarki przychodzą, kurde. A to może jest zimna, ty, bo dzisiaj pizdia chuj. Kaloryfery na maksa odkręcone na 12 godzin full lecą, a ja w bluzie siedzę. Nie, może mi dzisiaj. Nowy opis coś nas zgoniło? Nie jesteś taki jak inni tutaj, nie jesteś zły. Matka Glory Nadzieja była konkubiną doktora... Czym jest konkubina? Jestem głupi. Nie bez powodu miałem, kurwa, same dwójki. Najmłodsze lata wśród brutalnych gangów oraz inne obłąkane... oraz ich obłąkanych przywódców uczą... Przepraszam, dzisiaj za dużo nie mówiłem generalnie. Oprócz słowa cześć i kubi nudle, to więcej nie powiedziałem. Dzięki poświęceniu swojej matki wciąż jednak pozostała w pewnym stopniu dzieckiem. Po upadku doktora Dementusa nadzieję i glorię odesłano do Cytadeli, lecz karawaną, którą podróżowała, padła łupem bandytów. Ostatecznie obie trafiły do więzienia. Krwistobrodego samotna walka o życie sprawiła, że Gloria wie o przetrwaniu i naturze ludzkiej, więc więcej niż jakiekolwiek dziecko w jej wieku. Odziedziczyła też po matce zdolność odczytywania ludzkich intencji. Całkiem nieźle wyczuwa więc, czy ktoś chce ją skrzywdzić, czy może jest jej potencjalnym sprzymierzeńcem. Ma również smykałkę do odkrywania starych skarbów. W sensie, wiecie, jak to jest trudno czytać w momencie, kiedy nie czytałeś nic dzisiaj, w momencie, kiedy nic nie mówiłeś, mówisz, jeszcze gardło cię napierdala. Ba, na dodatek, kurwa... Czemu my je w ogóle nieśliśmy? Ta, za rączkę, Maksiu. Na dodatek... Nie wiem, co na dodatek, ale... Czemu my ją tak ten nosimy, ty? A ona umie iść? Ej. Zgaduję, że to dziecko widziała, kurwa, więcej niż my. Czy my możemy biec, czy coś? Patrzcie, jak to kozacko strasznie wygląda, to oszy. Pewnie coś nam ożyje i wpierdoli się w plecy z tym życiem. Not good, my friend, not good. Nie, to Kwasiu? O, to zdecydowanie nie jest, kurwa, Kwasiu. Zostań tu? Zostanę. I dobra, co tam, jak się bawisz? Szpica? Dobra, przeczytajmy o szpicy. Szpica! Dawać go tu bracia, złamie mu kark. Szpica prowadzi w ciemności swój oddział szakalich wojowników. Jego formacja budzi lęk i szacunek
On zaś sam jest jej najpotężniejszym wojownikiem. Wśród swoich podwładnych budzi respekt, a przeciwników zamienia w Karaluszą Breją. Wiecie, co jest właśnie najgorsze w takim czytaniu? Że nie dość, że siebie nie słyszysz, to jeszcze myślisz o czymś innym, jak to czytasz. Nie wiem, ja mam dzisiaj jakieś takie zajebiste rozkojarzenie. Że wszystko rozumiem, o czym czytałem i tak dalej, tylko że jakoś, tak, nie wiem, myślałem o tym typie, że zaraz napierdoli, a nie o tym, kim jest, więc kiedy, wiecie, tak średnio skupiasz się na czym, co czytasz, to tak średnio to wszystko może generalnie wyjść, nie? Mam nadzieję, że szakali nie będzie więcej. Bo trochę by było lipa, jak ja ich... Ale unik zrobiliśmy, kozak. Zabij go. Tyk, frajer. Dobra, z czym do ludzi? Mordeszka. Ale on tam nic nam nie zadaje, kurwa, nawet. Powiedział Erik 3 minuty przed śmiercią. Czekaj, mordo, ładuję pistolet, no. Pokój się! Dobra, czyli pistolet nie działa. Będziemy go bili z pięści. Maksik, czy ty jesteś jakiś pierdolnięty na mózg? Na to co wy, na drugie macie kurwa Spider-Man? Bardzo mi się nie podoba, że mi tu machasz tym kurwa wielkim czymś. A poza tym, co to za bydle jest? A, fajnie mnie trafił. Karniak nożem mu tam. No i co, ty chcesz? Dobra, to, no tak. No i swojego zabił. Czekaj, ładuję, mordo. Dobra, kurwa. Maksik, ty zanim kurwa wycelujesz coś, debilu. Ej, dobra. A, dobrze, udało się. Karniak nożem, karniak nożem. Dobra, idziemy po broń, bo to będzie trwało z 3 lata, kurwa. Czekaj, ja sobie tylko broń skołuję, mordeczko. Zajebie ci. O, no, no i to ja biję, kurwa. I to ja rozumiem. Elegancko. Ej, dobra, batona. Dobrze, czyli jak mamy. Co to jest, tak z ciekawości? Nie wiem, ale wiem, że skacze i. Jest jakaś. Co to do chuja jest? Jak takie robale w Half-Life'ie były. Ten był straszny. Nie, muszę. Trochę z tego co widzę, to trochę zboczyliśmy z kursu. No chodź, mordeczka. No co? Ole mu przyjebałeś. Dobrze, Maksik. Na pizdę batonów. E. Pod E jest jakaś fajna egzekucja? A, jest. Mogę wziąć tą wielką ma. Poszli sobie? Tak, poszli słońce. Idziemy. Poszli sobie. O, nieźle, sobie poszli elegancko, nie? A to od razu nam furkę podstawili, to jest spoko. Ej, ten Maxik słodko wygląda z tym dzieckiem. Nie wiem, już. No, usiadłem na 5 minut na kompa, oczy mnie bolą, XD. Kurwa, live'a nie zrobiłem wczoraj. Znaczy dzisiaj. Wczoraj? Wczoraj też nie. Nie chciało mi się. Ale kiedy widzicie ten odcinek, to na pewno są live'y codziennie. Muszę zrobić tip and donation, bo będę miał ból dupy, że ktoś chciał wejść, dać mi donate'a i nie dał. W sensie wiem, że nikt nie da, ale. Ale wiecie. Dusza mi nie pozwala, nie? A, do mamy. Jakby Max umiał jeździć, kurwa, na przykład i jechał w. Ta poprzednia droga była dobra, tylko kurwa. Jeszcze z 4 razy go przejechałem. Co do chuja jest? Ej, co ja, coś źle jadę, ty? Bo ja chyba nie ogarniam, ty, Maxik. Co ty, bo ja, ty? Powiedz mi, gdzie mam jechać? A może zrobimy git atendy, to co? Będzie źle, czy będzie git? Będzie git, dobra. Ty, jak tym się ciężko jedzie! Ty zabijesz nadzieję. A nie uratujesz, kurwa. Dobra, zaraz będzie śmiesznie, tak zgaduję. Czy nie?
Ale udało się bez jakichś jumpscare'ów czy coś. Strzelec z konturem? Strzelec z konturem. Ja chcę sobie... Jadę wolno, bo chcę sobie czytać, wiecie? Bo ja też chcę znać historię. Wy jak oglądacie, to to sobie czytacie od razu, nie? I ten... A ja to tak prowadzić, czytać jeszcze, jakoś kurwa składnie mówić czy coś. Chodź kurwa, ja nawet jak się skupię, to nie prowadzę, więc... W sumie ta... Dobra, widzę czerwone kropki. Dobra, pustynia, ty co jest, się zmieniło? Ta, z dupy wyskoczyli z ziemi. Ta, nie, mordeczko, co to, jakie szakale idzie? Ty, zsi opony. Ty, Maksika, ty strzelić miałeś, kurwa, może. Dobra, tamten baton już bez opony. Znaczy, powinniśmy je rozwalać, bo wtedy więcej punktów jest. Znaczy, złomu więcej. Dobra, czyli Gloria jest. Dobra, w oponkę. Ty, co jest, Maxi? Ty, kurwa, nie trafiłeś? Ty nie trafiłeś? Od kiedy ja mam miny do chuja? Od kiedy on też rzuca miny? I od kiedy taranuje słup? I od kiedy... Co ty odpierdalasz? Ty, weź go zabij, ty, Maxi. No i elegancko jeszcze sobie ten zrobimy. Następny poziom, Król Piasków, poziom 7. Ja generalnie mam wrażenie, że... Nie no, my już jesteśmy legendą, kurwa, tutaj... tych ziem. Za 300 lat o Maxie będzie pisać się książki, także spoko. Dobra, w oponę. Ty znowu nie trafiłeś, ośle. Dobra, Max troszeczkę dzisiaj jest pijany, no... Opary mu nie służą dobrze, nie? A, nikt się nie zorientuje, jak tam wjedziemy, kurwa, wozem z przeciwników. Nie wiem, co ty. Strasznie jest mało skrętny ten to autko. Może je na ręcznym? No tak, przecież po coś mam ten ręczny, kurwa, żeby nim sterować. O, i elegancko na ręcznym. No. Nie chwal dnia widzisz przed zachodem słońca, nie? To niezły dzik ze mnie. What the fuck? Co nam przy... Co? Nie? Dobra, Maxi. Tak myślałem. Tak właśnie myślałem. Nie mam pojęcia, co się stało, ale... Dobra. Dałem tu się napoić, bo ten... Kurde, to gardło mnie tak dziwnie boli, że... Kurde, czuję jakbym miał jakieś raka, czy za... Wiecie. Kurwa, rękę i klawiaturę są opluło. To niezły dzik. Maksik. Ja ciebie błagam, ja naprawdę nie proszę o dużo. Bum, siakalaka ma da... Dobra, nie, Maksik jest kurwa. Aha, bo my mamy te bomby. Ja zapomniałem, kurwa, o tych bombach. Dobra, ebe, jebać ciebie. Hehe. Dobra, tutaj patrzcie, porobione. A tak, taktycznie tutaj, elegancko, patrz. Tak, pyk. I w oponkę. Maksik nie trafi, no bo trochę jest. Jest pełna rozumu dzisiaj. Ale fajne będą te bomby, to mi się podoba. Wolałbym nie jechać tak. Ej, Maksik, czy ty kiedykolwiek trafiłeś w życiu z dubeltówki? Aha, pijany jakiś. I taranujemy śmiecie. Nie trafiliśmy. To nie jest istotne. Liczą się chęci. Bum, 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 bum. Si, kurwa.
nabój. Nie trafimy, nie zajebiemy im. My te chyba bomby możemy napierdalać co chwilę dosłownie. Jaki dzigo mija te bomby. O, nie tym razem. O, tam zabity. Zabity. Tak, ale cię wykryli? No nie, no niemożliwe. Nie no, ja myślałem, że oni nas gonią tak od dla beki. Ej. Ci kurwa miny. On ma nieskończoność tych min, to jest kurwa kozackie. Może takim będziemy z autkiem jeździć. Dobra, dobra, na ręcznym, patrzcie, widzieliście elegancko. Dobra, tu tak, siup dół. W regionie pojawił się grifa. Co tam, z rakietnicy strzelają? Co jest do chuje? A ten snajper to jakiś chyba bóg strzelania jest, że mnie zabił na hita. Zawsze kurwa po 20 razy? Tak! Pewnie, że możemy. Maksik, ale to ja tobą steruję, więc będziesz nam. No przykra sprawa. Chyba, że scenariusz tej gry zakłada, że jednak wypierdoli. Co by było trochę smutne. Znaczy smutne, no w sensie... Wolałbym inaczej, wiecie, no ludzie... Umówmy się. 90% ludzi, którzy to ogląda, czyli 4, bo pewnie 5 obejrzy. Czyli 80. Powie, że ale by było fajnie, jakby został, nie? Ale... Tak szczerze, no Max jest kurwa, wiecie, no dzikiem, nie? On podróżuje, zabija, no to nie jest człowiek kurwa, którym... Ogarnia. Pa, ezy pezy. I to dziecko wygląda jakby miało... Dobra, no to ja może nic nie mówię lepiej. Misja fabularna ukończona. Gloria wróciła do matki. Zadanie wykonane. Teraz nic nie trzyma cię... Nie trzyma mnie w tym przeklętym miejscu. Enter. Na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Widzicie, komplet amunicji dostaliśmy. Czego nie zrobił? Wait a minute, zajebał na Magnum? Nie, niemożliwe. Ej, come on, co ja mam zrobić? Jakąś misję mam? Tam jest jakaś misja. A czyli wyjść jest misją, dobra. Wyjdziemy sobie w kolejnym odcinku już jutro o godzinie 18, jak codziennie. Prawdopodobnie, wczoraj nie było. Wczoraj. W sensie, że u mnie dzisiaj nie było rzucone o 18, tylko o 20. Bo zapomniałem najzwyczajniej. Tu siedzę, coś robiłem i... Dobra, nieważne.